Londyn ujawniono tajną bazę brytyjskiego wywiadu. Przez ostatnie 66 lat miliony ludzi przeszły obok nietypowego budynku w centrum Londynu, nie wiedząc, że jest to tajny dom dla GCHQ, jednej z brytyjskich agencji wywiadowczych. Od 1953 roku Palmer Street, ukryta za stacją metra St. James's Park, była londyńską kwaterą główną rządowego posterunku bezpieczeństwa cybernetycznego GCHQ. Tajne biuro Westminster umieszczone pomiędzy Starbucks i pubem odegrało kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa brytyjskiej stolicy podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. Poza tym ściśle współpracowało z MI6 i MI5 podczas ataków terrorystycznych na Wielką Brytanię. To właśnie na Palmer Street oficerowie i analitycy GCHQ przez ponad pół wieku spotykali się potajemnie z brytyjskimi ministrami, aby wymieniać informacje dotyczące kluczowych kwestii bezpieczeństwa narodowego. Lokalizację biura służb wywiadowczych ujawniono po tegorocznej wyprowadzce agencji z Londynu do nowej placówki w Manchesterze. Gdy po 66 latach opuszczamy naszą siedzibę na Palmer Street, spoglądamy wstecz na historię pełną światowej czołówki inteligentnych, innowacyjnych i pomysłowych ludzi, którzy przeszli przez te tajne drzwi, zaznacza dyrektor GCHQ Jeremy Fleming. Podczas II wojny światowej personel GCHQ został przeniesiony do Bletchley Park w celu odszyfrowania niemieckich wiadomości, w tym informacje przesyłane za pośrednictwem najsłynniejszej maszyny szyfrującej Enigmy. Po wojnie pracownie kryptoanaliczne przeniesiono z Bletchley Park do Cheltenham, miejscowości położonej 75 km na południe od Birmingham. Wiosną 1953 roku GCHQ wprowadził się do nowego tajnego domu w Londynie, właśnie na Palmer Street.